Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś regeneracja toneru 142A. Jest to toner, który pasuje do nowych drukarek HP M110, tonery na 950 wydruków. Potem musisz dokupić taki toner. On kosztuje w hurtowni 180 zł netto. Nie namawiam Was do regeneracji, bo ja nie mam w tym żadnego interesu. Robię to, co lubię i chcę Wam pokazać, że taki toner można zregenerować pomimo wielu zabezpieczeń, które HP wymyśliło. Użyli fajnego kleju, żeby skleić obudowę, żeby było ciężko zregenerować ten unit. Ciężko jest wygrzebać chip. Są już bębny, listwy, tonery zasypki, są chipy. Ja nie mówię, żebyście nie kupowali oryginalnych tonerów, bo ja nie chcę podpaść żadnemu producentowi, chociaż i tak u jednego jestem już na czarnej liście. Chodzi o to, że jest opcja, żeby taki toner zregenerować sobie samodzielnie za 60 zł, 50 zł, 40 zł, ale robiąc 950 wydruków, możecie bardzo szybko się zdziwić, że Wasz toner się skończył. Tak wygląda HP LaserJet M110W. System pobierania papieru jest poprawiony. No ale cena takiej drukarki, która ma już Wi-Fi i całkiem szybko drukuje, niecałe 400 zł, tylko pozostaje kwestia toneru. Maszyna 400, toner 200, słabo się to klei. Wydajność tego urządzenia, tutaj się wczytajcie, jest od 100 do 1000 wydruków miesięcznie. I teraz sobie pomyślcie, czy dwie ryzy papieru Wam starczają na miesiąc? Czy zużywacie ich więcej? Cały klub polega na tym, że maszyny na tonery 142A nie mają żadnych wentylatorów i się przegrzewają. Jeżeli ustawisz drukowanie 100 stron, to nie możesz liczyć na to, że maszyna wydrukuje te 100 stron. Ona wydrukuje 25 do 30 kompletów i zrobi sobie przerwę. Około 10-15 minut jest nie najgorsza. Tak, wiem, wiele osób śmieje się z tego, że zakładamy ubranka ochronne w czasie regeneracji tonerów, ale gdy robimy jakieś regeneracje, testy, jest to zabezpieczenie, po pierwsze, naszych ciuchów, jest to zabezpieczenie, że fragmenty naszych ubrań nie odpadną od Ciebie i nie wpadną do toneru, robiąc jakieś szkody, stąd te ubrania ochronne są strasznie gorące. Oczywiście okulary ochronne to już taka lekka fanaberia, poniosło mnie. W każdym razie zaraz zobaczysz, jak się wymienia bęben, chip, listwę czyszczącą, jak wyciągnąć wałek magnetyczny, jak odkurzyć wnętrze pod wałkiem magnetycznym, krok po kroku, cała procedura. To można nawet zrobić w domu, tylko trzeba mieć śrubokręt, lejek i odkurzacz. No i jakieś ciucho ochronne, żeby się nie upa***ł, to ciężko potem schodzi.
Jeżeli odmierzyłeś 65 gramów takiego fajnego toneru, możesz już go wsypać do pojemnika. Pamiętaj, że toner, który wysypie się na twoje ubranie, na dywan, na cokolwiek w domu, jest ciężko zmywalny. Nie trzyj go żadnym płynem. Weź odkurzacz i go odkurz. Najlepiej wykorzystywać szklane elementy. Bardzo łatwo jest je umyć. Jeżeli nie masz takiego cienkiego, to idź do Oshona i kup plastikowy za 5 zł. Też może być. Toner bardzo ładnie układa się we wnętrzu, jeżeli go opukamy. Dobra, instalujemy listwę Dr. Blade. Dr. Blade nie może być czysty. Czasem, żebyś nie czyścił tej gumowej części, bo jak ją wyczyścisz, to ona nie będzie śliska. Ta część gumowa listwy Dr. Blade musi być troszeczkę zabrudzona tonerem, żeby miała pierwszy poślizg. Czas na wymianę chipa. Chip zainstalowany jest w sposób absurdalny. Producent zrobił wszystko, żebyście nie mogli tej małej kosteczki wydobyć. Widzicie to? To jest chip. Ja już swojego trochę oskrobałem z boku, więc będzie mi go łatwo wyjąć, ale wyjęcie tego chipa graniczy z cudem. Potrzebujesz malutkie szczypce i po kolei musisz ten chip wygrzebywać. Teraz tak, do tej pory każdy był zestresowany, jak ten chip wyjąć, bo producent zastosował rewelacyjny klej. Ale nie ma się co martwić, dlatego że taki chip, nawet jeżeli Wam się uszkodzi przy demontażu, cokolwiek się z nim stanie, to czołowy dostawca w Polsce, a właściwie w Europie, części do kserokopiarek i drukarek ma, albo za chwilę będzie miał już w sprzedaży chipy do tych maszyn, które ja wiem, że działają, bo już je sprawdziłem. Nie wiem, ile będzie kosztował chip, ale na pewno będzie on kosztował tyle, że warto go kupić, a nie wygrzebywać ten stary, bo to jest po prostu drama. Jeżeli twój chip przy wygrzebywaniu się popsuje, w ogóle się nie martw, bo lada chwila pojawią się takie właśnie chipy na rynku. Każdy z tych chipów od spodu ma kawałeczek taśmy dwustronnej. Zrywasz folikę, przyklejasz i maszyna hula. Tylko nie możesz się pomylić, żeby nie odwrotnie nie założyć tego chipa, ale to zaraz pokażę Wam na filmie.
Gotowy. To co? Teraz pewnie każdy nie wierzy, czy to zadziała, czy nie zadziała. Wsadźmy go do maszyny. Dobra, tuner startuje, więc tak naprawdę wiemy, że działa chip. To już jest duży plus. Dobra, ktoś ma jakieś wątpliwości? Czy regeneracje się udają? Czy się opłacają? Ja już nie mam. Zobaczcie sobie to z bliska. Trzeba wam więcej. Kartka jest czysta, nie ma żadnego tła. Od spodu jest czysta. Tonerek jest idealnie utrwalony. Nic się złego nie dzieje. No bardzo się cieszę. Pozdrawiam.